Watch Enterprise Institute. Dzisiaj wyjątkowe okoliczności kolejnej naszej debaty, bo nadajemy bezpośrednio z naszej siedziby przy Alejach Jerozolimskich. Jeśli ktoś jest w okolicy, to zachęcamy, może jeszcze przyjść, jeszcze wpaść na kawę, herbatę i żeby posłuchać i dołączyć do dyskusji o demografii. Dzisiaj wyjątkowa okazja, właściwie to ta okazja, tak dokładnie to się wydarzy jutro, bo wedle ONZ to właśnie jutro świat przekroczy magiczną barierę 8 miliardów mieszkańców. 8 miliardów, nie przesłyszeliście się Państwo, i no, trzeba się zastanowić, czy te 8 miliardów to jest powód do świętowania, czy może do rozpaczy, albo do przynajmniej niepokoju. O tym wszystkim będziemy rozmawiać w gronie jak zwykle wyśmienitych ekspertów. Jest z nami pani minister Barbara Socha, która w Ministerstwie Rodziny zajmuje się kwestiami właśnie demograficznymi. Dzień dobry. Jest z nami pani profesor Irena Kotowska ze Szkoły Głównej Handlowej, która zajmuje się ekonomią i demografią. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami pan profesor Maciej Duszczyk, który również zajmuje się między innymi kwestiami demograficznymi na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami Bartosz Marczuk z Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry. Który jest, jak zresztą też pani tutaj, pani minister, osobą, która nie tylko teoretycznie na temat demografii się wypowiada, ale też w praktyce ma tutaj spore zasługi dla polskiej dzietności. Jest z nami... No mam pięcioro dzieci, więc mam spore zasługi. Jest z nami także Tomasz Kotlewski. Też jest więcej niż ja na przykład wciąż. Także Tomek, oczywiście prezes Watch Enterprise Institute. I na pierwszy rzut chciałem zadać Państwu pytanie, które ma z takim papierkiem lakmusowym Waszego stosunku do całości problemu, czyli właściwie powtórzyć to pytanie o to, czy to powód do świętowania 8 miliardów, czy do niepokoju. Może zacznę od pani profesor Kotowskiej. I tak, i na jedno pytanie, i na drugie mogę odpowiedzieć tak. Do świętowania dlatego, że tempo wzrostu liczby ludności świata spada. I gdyby się utrzymało, gdyby nie było tego spadku, już od 2020 roku ludność świata wzrosła mniej niż 1%. Więc gdyby nie było tego wygasającego spadku wzrostu, to byłoby nas więcej. Więc z punktu widzenia możliwego przyrostu, to uważam, że ta liczba może być uznana za satysfakcjonująca. Natomiast z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, jak zaspokajamy potrzeby tej ludności, jak bardzo są zróżnicowane problemy ludnościowe na świecie i moją niestety małą nadzieję, że zmienimy sposób produkcji i dystrybucji dóbr, i że rzeczywiście zaczniemy się zajmować klimatem, to jest powód do niepokoju. Czyli z jednej strony się cieszę, że jest tyle, a mogłoby być więcej, ale z drugiej strony przewidywany jest wzrost do 9,7 miliarda w 2050 roku. I to są rzeczy, które się zdarzą, bo ci ludzie już są na świecie, więc już te przewidywania obarczone są niedużym błędem. No i przed nami stoi wyzwanie, jak nakarmić ludzi, ale też jak zmienić sposób wytwarzania. I o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Pan profesor Duszczyk. Ja może go krótko dodam do czego mówiła profesor Kotowska. Mianowicie ja podzielam wszystkie te kwestie dotyczące wyzwań związanych z dużą liczbą ludności. Szczególnie w tych miejscach, w których ta miejsca do życia się po prostu kurczą w wyniku między innymi również zmian klimatu. Co oczywiście z mojego punktu widzenia jest wyzwaniem migracyjnym, ponieważ ci ludzie, którzy nie będą mogli żyć w pewnym miejscu, będą się przemieszczali do innych regionów, ratując po prostu swoje życie, zapewniać jakiś minimalny poziom życia swoim dzieciom. Są to wyzwania, z którymi sobie świat musi w jakiś sposób poradzić, ale cieszy mnie to, że mamy triumf medycyny, triumf szczepień, triumf higieny w taki sposób, że te dzieci po prostu przeżywają. Pamiętajmy o tym, że jeszcze 50 lat temu przeciętna kobieta w Afryce rodziła 7 dzieci, natomiast tylko 2 przeżywała tak naprawdę. Teraz tych dzieci jest mniej, więcej przeżywa, z tego również mamy ten efekt dotyczący wzrostu demograficznego, ale jednak ten wskaźnik umieralności niemowląt
spada w tamtych państwach. To jest w wyniku również masowych szczepień, które znalazły się w 80-tych latach, zostały w 70-tych, 80-tych latach zostały wprowadzone. Czyli mamy więcej żyć, to dobrze, oczywiście, bo więcej udaje się dzieciaków przeżyć, ale to po prostu generuje nam te wyzwania, których już tutaj w pewien sposób sobie zaznaczyliśmy. Czy sobie z tym poradzimy, to pewnie jeszcze w dalszym etapie naszej dyskusji sobie spróbujemy na to odpowiedzieć. Tak jak powiedziałem, dla mnie, patrząc na te wzrosty demograficzne, szczególnie bardzo dużą nierównomierność na świecie, no to jest to wyzwanie migracyjne, tym czym ja się bezpośrednio zajmuję, jest tutaj istotne, ale tak jak mówię, migracje są w pewien sposób czymś efektem, tak? Znaczy migracje same z siebie nie występują, migracje same z siebie nie są problemem. Problemem jest to, co one wywołują, czyli w jaki sposób, czym są powodowane, jakie są ich efekty, to jest to, co na pewno powinno budzić nasze zainteresowanie. Dziękuję. Bartosz Marczuk. No ja trochę w przeciwieństwie do pani profesor, to bardzo się cieszę, że jest nas 8 miliardów i uważam, że wartością było to, że jest nas tylko 8 miliardów. To, że będzie nas 10 miliardów, też jakoś mnie specjalnie nie przeraża, zwłaszcza biorąc pod uwagę no, te wszystkie wskaźniki, które mamy, czyli zarówno konwergencję, kwestie globalizacji, kwestie handlu światowego, malejącego jednak poziomu ubóstwa skrajnego. Każde życie jest wartością. To, że my tutaj siedzimy, no to też po prostu urodziliśmy się i żyjemy. Jak spoglądamy też na geograficznie, na rozkład ludności, no to widać to, że na pewno Ziemia poradziłaby sobie z większą jeszcze liczbą ludności. Jak spoglądamy na wskaźniki dzietności, no to tutaj widać ewidentnie, że dochodzimy właściwie tam, powiedzmy, w tych prognozach pewnie do 10 miliardów i być może więcej nas już nie będzie. Pytanie, czy to dobrze, czy to źle. Nie przekonuje mnie oczywiście to, że no, ta słynna praca Kurzyńskiego, granice wzrostu, że zasoby się wyczerpią, ludzie będą umierać z głodu, nie będzie ropy naftowej. Ludzie są tak elastyczni, tak pomysłowi, swojej innowacyjni, w swojej masie, że myślę, że się będą dostosowywać. Oczywiście będziemy pewnie jeszcze rozmawiać o wyzwaniach z tym związanych, bo wyzwanie jest co nie miara i tu zgoda, czy ekologia, czy kwestie tutaj podniosą od razu starzenia się ludności, bo zwróćcie Państwo uwagę, że najliczniejsze kraje świata, Chiny na przykład w tej chwili, wskaźnik dzietności już w okolicach jednego. Indie właśnie ogłosiły, że wskaźnik dzietności zmalał poniżej zastępowalności pokoleń, co oznacza, że w perspektywie kilkudziesięciu lat będziemy mieć do czynienia z wielkimi tektonicznymi ruchami, jeżeli chodzi o kwestie ludnościowe. Natomiast, tak jak mówię, to, że jest nas więcej, oczywiście biorąc pod uwagę to, że będziemy radzić sobie jako ludzkość z wyzwaniami, które przed nami, jest raczej powodem do świętowania niż do smutku. Dziękuję bardzo. Tomek? No, przede wszystkim te 8 miliardów to rzeczywiście jest liczba taka dość umowna. Nawet wiele instytutów licza to na mniej, chyba nikt na więcej. To nie do końca wiemy nawet, nie jesteśmy w stanie się policzyć, nie mamy narzędzi do równego policzenia się, tak? Czyli z godziny na godzinę szacujemy to. To też pokazuje trochę stopień naszej cały czas niewiedzy. Też myślę, że trudno do tego to oceniać z punktu widzenia, czy to jest pozytywne, czy negatywne. W historii, w dziejach ludzkości mamy raczej doświadczenia uspokajające, jeżeli chodzi o to, jak społeczeństwa radzą sobie z rosnącą, czy nawet malejącą populacją. To często łączy się rzeczywiście ze zmianami porządku społeczno-politycznego, ekonomicznego. Po prostu musimy sobie z tym radzić. Taki problem, który niewątpliwie mamy, wyzwania, których nie mieliśmy. Znaczy nie mieliśmy wyzwania, gdzie mamy tak bardzo starzejące się przede wszystkim społeczeństwo i tak kurczącą się pulę ludzi w wieku roboczym. Dlatego to pewnie dla wielu osób jest niepokojące i wiele osób widzi w tym niebezpieczeństwo, bo z czymś takim w historii nie mieliśmy do czynienia. I to jest...
Czekaj, no ja robię tu, ja operuję na kopie. Poczekaj, spokojnie. Nie no, dźwięk jest, spokojnie. Ale nie wiem, czy się nie przełączyłam na twoją słuchawkę, bo było słychać. Na pewno nie, bo na kompa przełączyłam słuchawki. Okay. Działa. Działa. Czy możemy zareagować polemicznie na jego... Myślę, że to jest nawet wskazane. Czy już jest okej? Tak, tak. Przerostu. Szczytowego, tak? Później moim zdaniem... świecie mamy do czynienia dzisiaj z brakiem zastępowalności pokoleń, to być może nie jest to taka wielka tragedia, natomiast problem jest taki, że to się dzieje bardzo szybko i te spadki są gwałtowne. Tam, gdzie mamy duże przyrosty, ciągle przyrost naturalny i dużą, wysoką dzietność, no to ona zaczyna spadać. Bardzo szybko spadła w Chinach, tak? Mamy z kraju, którego się baliśmy, że jego liczba ludności będzie przekraczać jakieś rozmiary wyobrażalne. No mamy dzisiaj tą właśnie dzietność na poziomie jednej, która powoduje, że to będzie społeczeństwo, które się będzie bardzo szybko starzeć. I biorąc pod uwagę, jaki ma wielki udział w ogóle w populacji świata, no to może rodzić ogromne problemy, właśnie które wynikają przede wszystkim z tego, że to się bardzo, bardzo szybko zmienia. Natomiast ja tylko jedną rzecz chciałam wspomnieć, która mi się ciekawa wpadła w ręce dzisiaj, a propos właśnie tego przewidywanego 8-miliardowego obywatela Ziemi jutro rano. Otóż niemiecki Instytut Badań nad Ludnością napisał coś takiego, że problemem nie jest przeludnienie, ale nadmierna konsumpcja krajów bogatych. To jest z perspektywy tych wyzwań klimatycznych związanych z ekologią i to bardziej to wynika nie z tego, że mamy 8 miliardów czy 9 miliardów ludzi na Ziemi, tylko bardziej z tego, że mamy tą konsumpcję znowu taką bardzo nierównomiernie rozłożoną i bardzo wysoką w tych krajach bogatych. Więc ja myślę, że generalnie to nie jest powód ani do radości, ani do niepokoju, że jest 8 miliardów mieszkańców. Bardziej problemem do niepokoju są gwałtowne zmiany, szczególnie gwałtowne starzenie się, no bo dzietność poniżej 1,3 oznacza, że pokolenie dzieci jest o mniej więcej 30% mniejsze niż nieliczne niż rodziców, a już o połowę, tak mniej więcej, od dziadków, tak? I to rodzi bardzo duże konsekwencje, no wszelkie, i społeczne, i gospodarcze, i każde inne. Mhm. Wiadomo skądinąd, że to, no zwracam się po raz kolejny do pani profesor Kotowskiej, która pewnie też będzie chciała coś skomentować z poprzednich wypowiedzi, ale to jeszcze wrzucę dodatkowe pytanie przy okazji. Wiadomo skądinąd, że te procesy starzenia się społeczeństw nie są jednorodne, nie postępują w tym samym tempie na całym globie. Tutaj właśnie Europa jest pewnie takim awangardowym przykładem, jeśli chodzi o starzenie się społeczeństw, już niekoniecznie Afryka. Jak właśnie te, powiedzmy sobie, różnice w tempie starzenia się, w tempie spadku dzietności będą wpływać na ten krajobraz geograficzny w przyszłości? Czego się możemy spodziewać? Czy możemy się spodziewać na przykład właśnie jakichś wybitnie dużych, nieporównywalnych do tych dzisiejszych fal migracji? To takie pytanie już na dodatkowe. To, jeżeli można, to najpierw chciałabym uporządkować dyskusję o tych zmianach, którą dyskutujemy. A mianowicie, bo zaczęliśmy od 8 miliardów na świecie i zeszliśmy do spraw związanych z niską dzietnością w pewnej grupie krajów. Natomiast wydaje mi się, że po pierwsze, gdy o tym mówimy, to po pierwsze musimy sobie uświadomić, że sytuacja demograficzna różnych regionów świata, głównie tych grup krajów wyróżnionych z punktu widzenia poziomu rozwoju ekonomicznego, jest różna. Kraje rozwinięte doświadczają albo stabilizacji liczby ludności, albo wręcz przewidywana jest depopulacja, jeżeli mówimy o regionach, bo poszczególne kraje już tej depopulacji doświadczają. Z projekcji na projekcje, które są przygotowywane regularnie co 2 lata przez ONZ, wzrasta liczba krajów, w których liczba ludności spada, ale to są kraje rozwinięte i jest to narastający problem, że tak powiem, zmiany demograficzne.
Ale to, co jest najważniejsze, to jest to, że szybko wzrasta liczba ludności w krajach, w których ten poziom rozwoju jest niższy. Afryka subsaharyjska podwoi w ciągu najbliższych 30 lat swoją ludność. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego martwimy się, że spada populacja Europy? Bo będzie spadać w najbliższym czasie, mimo napływu ludności. A z drugiej strony także niepokoimy się tempem wzrostu liczby ludności w takich regionach. Otóż to jest związane z tym, jak dokonywało się przejście demograficzne na świecie. I jeżeli się nie nawiąże do tych zmian, ja chcę bardzo mocno to podkreślić, to nie zrozumiemy, co się dzieje i co się może dziać. Przy czym jeszcze raz chciałabym zaznaczyć, że gdy mówimy o zmianie liczby ludności i jej struktury wieku, tak samo tej struktury regionalnej, to o czym mówimy do 2050 roku jest obarczone dużą wiarygodnością. Następne dekady już głównie przepływy migracyjne, głównie płodność jest źródłem niepewności, no ale także coraz bardziej się boimy o zmiany umieralności, bo te nawracające epidemie, nowe epidemie i nawracające choroby zakaźne weryfikują nasze oczekiwania co do możliwości ograniczenia umieralności. I dlatego z jednej strony trzeba na to zwracać uwagę, ale chciałabym właśnie powiedzieć o tym przejściu demograficznym, który jest charakteryzowany głównie z punktu widzenia tego, jakie są relacje w tempie spadku płodności umieralności. Czyli ono dotyczy, czy ocena tego dotyczy głównie przyrostu naturalnego i faktu, że po II wojnie światowej większa część krajów świata znalazła się w tej fazie, gdzie dzietność dopiero była albo rosła, albo zaczęła spadać, czyli w pierwszej i drugiej fazie tego przejścia. A umieralność już się zaczęła poprawiać i znalazła się w fazie ekspansji demograficznej. I nie należy się dziwić temu, że w 1970 roku powstał raport dotyczący granic wzrostu, bo wtedy ludność świata, rozwój demograficzny znajdował się właśnie w tej fazie. Koniec poprzedniego stulecia to większość krajów rozwiniętych znalazła się w fazie, już tej ostatniej, czwartej fazie, gdzie jest już i stabilizacja płodności. Oczekiwano, że ona będzie oscylować wokół poziomu zastępowalności pokoleń. Okazało się to oczekiwaniem, że tak powiem, nietrafnym. Ale jeszcze Afryka jest jeszcze w trzeciej fazie, gdzie ekspansja ludnościowa jest bardzo wyraźna. Także gdy patrzymy właśnie na te zmiany, to rozumiemy, że nie da się tego sprowadzić do jednej dekady i mówić, a tam rośnie, a tu spada. Nie, po prostu Afryka jeszcze nie doświadczyła, jeszcze nie osiągnęła nowoczesnego reżimu demograficznego z niską umieralnością i niską płodnością, a w takiej fazie, nawet mówimy o piątej fazie posttranzycyjnej, znajduje się coraz więcej krajów i o tym powinniśmy rozmawiać, jak to wpływa na właśnie na tą dynamikę zmian liczby ludności. Jest jeszcze jedna sprawa i to chciałam nawiązać do tego, co Pan mówił, że w części regionów zaczął się już spadek zasobów pracy, ale Azja, część Ameryki Łacińskiej i Afryka doświadcza jeszcze dywidendy demograficznej. To znaczy ta liczba ludności w wieku produkcyjnym rośnie szybciej niż ogólna liczba ludności. Czyli jakby sytuacja z punktu widzenia relacji między zasobami pracy a ogólnym tempem wzrostu ludności i przyrostem liczby ludności starszej jest inna. Także te kraje mogą jeszcze korzystać z dywidendy demograficznej. Czy one rzeczywiście ją wykorzystają? Czy to przede wszystkim stworzy presję migracyjną? Ja raczej jestem zdania, że ci młodzi będą chcieli migrować. Natomiast inne kraje, czy inne regiony, do nich należy Europa i wybrane kraje azjatyckie, na przykład Chiny,
są w takiej sytuacji, że ze względu na utrzymującą się dzietność poniżej zastępowalności pokoleń, kurczą się tam zasoby pracy. I to jest znowu ten czynnik ssania migracyjnego. Także ja raczej myślę o tym, że to zróżnicowanie samych zmian demograficznych wywołujące określone zmiany struktury wieku może być czynnikiem równoważącym, że tak powiem, te napięcia wynikające ze zmian w określonych regionach, ale to wymaga wyjścia poza te ograniczenia zasobów i poza pewnego liczenia politycznej, budowania własnej pozycji politycznej, niezależnie od tego, co się dzieje w krajach otaczających. Także wracając do Pana pytania, presja migracyjna będzie rosła. I zresztą kraje rozwinięte, Europa już od lat mówi o tym, że powinniśmy się otworzyć na imigrantów. Inna sprawa, że poszczególne kraje mają określone swoje koncepcje, swoje rozwiązania, jak kontrolować, albo inaczej, jak zarządzać migracjami. Natomiast myślę, że teraz i sytuacja polityczna, sytuacja demograficzna, sytuacja polityczna, ale także zmiany klimatyczne, to są te podstawowe czynniki presji migracyjnej. To znaczy z jednej strony wypychania, a z drugiej strony liczenia się z koniecznością przyjmowania. No tak mechanicznie, to co chwilę Ci oddam głos, tak mechanicznie patrząc, to faktycznie można się doprzykrywać takiego mechanizmu równoważącego, jak mamy kraje o potrzebach demograficznych i kraje, które mają nadmiar. To wymaga decyzji. Ale jest jedna rzecz tutaj, bo jak widzimy, jak te migracje w ciągu ostatnich kilku lat wyglądały, załóżmy, zaczynając od tego kryzysu w 2015 roku, kryzysu, prawda? Gdy milion, bodaj ponad milion mieszkańców Afryki i Azji pojawia się u bram Unii Europejskiej, jest to jakby, te migracje nie mają charakteru stałego. To są pewne fale. Owszem, są jakieś tam strumienie migracyjne w miarę względnie stabilne, ale co jakiś czas pojawia się wydarzenie, dzieje się coś, wojna, susza, pandemia, co wypycha ludzi z dużo, dużo większą liczbą. I teraz może pytanie też do pana profesora Duszczyka, który dla nas napisał artykuł zresztą o tych również migracjach przyszłych. Czy to nie będzie tak, że te fale będą dotyczyć już nie miliona, półtora miliona ludzi, ale na przykład za 10 czy 20 lat te fale migracyjne będą dotyczyły na przykład 15 milionów ludzi, którzy będą gdzieś tam pęcznieć, ta masa będzie pęcznieć i zdarzy się coś, co tę masę wypchnie, na przykład z Nigerii w stronę Europy. I teraz jak instytucje, no bo to też chodzi o odpowiedź instytucjonalną, czy my będziemy w stanie integrować tych ludzi, przyjmować w jakiś sposób, czy jak instytucje będą sobie mogły z tym radzić, czy w ogóle będą przy takiej skali, czy to jest w ogóle realna wizja? Profesor Potocka mówiła o przejściu demograficznym. Migracje są elementem drugiego przejścia demograficznego, który jest elementem dostosowawczym do pierwszego przejścia migracyjnego. Tam dochodzą jeszcze oczywiście różnego rodzaju zmiany społeczne, które są typowe dla drugiego przejścia demograficznego. My jesteśmy tak naprawdę w tym etapie drugiego przejścia demograficznego. Po przejściu pierwszego jesteśmy w etapie drugiego przejścia demograficznego, którego tak naprawdę już nie ma powrotu. My żeśmy weszli, możemy się kłócić, czy w latach 70. czy 80., ale tak naprawdę odniemy już od niego, od decyzji o tym nie ma powrotu. Znaczy może sobie jakiś futurystyczny plan mówiący o tym, kiedy polska kobieta miałaby powyżej dwójki dzieci wyobrazić. A tak naprawdę, jeżeli weszliśmy drugie przejście demograficzne, praktycznie mówiąc, jest to nie do odwrócenia. Takimi normalnymi, demokratycznymi instrumentami, nawet finansowymi. Natomiast jeszcze też jedno zdanie, ja nie lubię dyskusji o demografii Chin. Ponieważ to jest jedyne państwo, które zastosowało politykę antynatalistyczną i im się udało to schrzanić. Tak? Znaczy mówiąc, zastosowali, wprowadzili i będzie miały gigantyczne problemy. Czyli jakby ono jest tak pewne rodzaju laboratorium polityki, która u nich w przypadku zadziałała, ale ma gigantyczne konsekwencje krótkookresowe i długookresowe dla tego państwa. I my się w pewien sposób z tym pewien sposób borykamy. Ale jakby tam oni jakby zaburzyli w pewien sposób całe procesy, które byłyby normalne. Chińczycy wprowadzili w 2015 roku politykę dwojga dzieci. Już od tego odeszli.
Znaczy, że teraz od maja 2021 już politykę czeka. To przekonanie właśnie zgadzam się z tobą. To przekonanie, że rozrodczością można sterować jak każdym innym procesem. Ale nie mówiąc o tym, że oni członkom partii wychodzili. Ale ciekawe jest, dlaczego nie również to, o czym mówi profesor Kotowska, ciekawe jest również bardzo to, że oni już za późno to zrobili. Bo oni przeszli to przejście demograficzne, padli w drugie przejście demograficzne. Państwo, szczególnie duże miasta, prawda? Szanghaj, Pekin, Shenzhou i tak dalej, i tak dalej. Oni właśnie w tym momencie już to robią, już te kobiety już nie będą rodziły trójki dzieci, po prostu, tak? No, oni są pewien za tym modelem i nie wiem, co musiało się stać, żeby tak się w sposób wdrożyło. Oni się kulturowo w pewien sposób wrócili do wcześniejszego poziomu. Ale migracje, odpowiadając, przepraszam, zareagowałem też na dyskusję, wydawało mi się to istotne. Natomiast to, o czym pan pytał dotyczące migracji, absolutnie, absolutnie tak. Ja dzisiaj też uczestniczę w takim w pewien sposób globalnym trochę myśleniu, jak powinna Europa zareagować na pewne rodzaje procesy demograficzne, które wystąpią. Tak jak my wiemy o tym, że powiem tak, nawołując trochę, żeby to było jasne, o czym chcę powiedzieć. Jak my, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzał 500+, to mówiliśmy o tym demograficznie bez sensu. Społecznie okej. Okay. Demograficznie nic z tego nie wydarzy, bo jesteśmy za tym przejście demograficzne i żaden system wsparcia finansowego nie zadziała. Ja jestem zwolennikiem 500+, ale nie od strony demograficznej, tylko od strony spójności społecznej. I to jest, uważam, całkiem dobry program. Pytanie, czy nie należałoby w pewien sposób modyfikować, ale to jest pewnie na ten temat. Ale chcę, żeby to jasno brzmiało. Teraz my dokładnie również wiemy to, że migracje będą większe. Będą większe. To nie ma na to żadnego argumentu mówiącego o tym, że migracje nie będą większe. Ale oczywiście musimy w tym momencie znaleźć pewien rodzaj odpowiedź, w jaki sposób próbować, nie lubię tego słowa, ale użyję, bo pewnie też jest łatwe, zarządzania migracjami. Teraz ja uczestniczę takim globalnym myśleniu na ten temat, w jaki sposób tych ludzi zatrzymać jak najbliżej miejsca pochodzenia, tak? Żeby oni nie starali się koniecznie przyjechać do Europy. Ponieważ to jest za drogie dla nas, ludzie oni nie chcą przyjechać do Europy tak naprawdę, ponieważ ich poziom wykształcenia, poziom możliwości, potencjału jest niemożliwy do tego, żeby oni do Europy przyjechali. Ja w tym tekście, o którym pan wspomniał, napisałem edukacja, 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 ponieważ edukacja pozwala rozwijać się tamtym państwom, ponieważ dzisiaj nie ma modelu rozwojowego opartego na bardzo taniej sile roboczej, niewykształconej, która umiera w wieku lat 35. Takiego modelu rozwojowego na współczesnym świecie nie ma. Natomiast może być model rozwojowy dla tych miejsc, ale oparty jednak na edukacji, tak? W jaki sposób doprowadzić do tego, żeby ten wskaźnik całkowicie czytania i pisania w Afryce Subsaharyjskiej chociażby był 15%, a nie 300%, tak jak jest teraz, bo to był takim elementem powstrzymującym w miejscach, w których dałoby się żyć. Teraz myślimy po prostu następujący. W jaki sposób zapewnić te minimalne tak zwane warunki do przeżycia i dla funkcjonowania tym osobom, jak najbliżej państwa ich pochodzenia. To jest oczywiście dyskusja na temat pasa Afryki Północnej, ponieważ nam się też wydaje, że migracje są, że ktoś podejmuje decyzję w Senegalu i za tydzień jest w Europie. Nie, to trwa czasami 3, 4, 5 lat. Jak się rozmawia teraz z tymi osobami, to oni mówią o tym, no gdyby mi się pojawiła szansa pracy w Tunezji, w Maroku, w Libii, czy nawet wcześniej gdzieś na tym szlaku migracyjnym, to ja bym nie chciał jechać do Europy, bo tam bym znalazł te elementy przeżycia. Czyli my byśmy teraz sobie kupowali czas, ale również powodowali ten rozwój tamtego regionu, żeby zmniejszyć presje migracyjne na Europie. Europa nie przyjmie wszystkich, tak? Wir schaffen das, to powiedziała Angela Merkel w 2016 roku, było jednym z takich haseł, które nie miało szansy się sprawdzić. Nie, my nie damy rady, bo wir schaffen das, damy rady po niemiecku, tak? W tym momencie my nie damy rady, tak? Znaczy, mówiąc po tym, trzeba sobie określić ten potencjał. Ja, ostatni element, który się łączy do dyskusji, w 2017 roku z mojego projektu badawczego wydaliśmy taką książkę, która odwróciła kompletnie logikę myślenia o migracji. Powiedzieliśmy, państwa powinny przyjmować tyle ludzi, tyle mają potencjał integracyjny, żeby nie zaburzyć spójności społecznej. Tak, to jest pewnego rodzaju określenie naszych możliwości. Tak samo jak dzisiaj też debata mówiąca o Ukraińcach, tak, padła liczba mówiąca, że jesteśmy w stanie przyjąć, że nawet może być kilkanaście milionów przyjechać do Polski i odwróciłem teraz to pytanie. To nie chodzi o pytanie, ile może przyjechać, tylko my ile jesteśmy w stanie przyjąć. Tak bez konfliktów społecznych, bez zaburzenia naszej spójności społecznej. My też musimy określić nasze potencjały. I teraz, jeżeli określimy te potencjały, spróbujemy zrobić sensowną politykę w stosunku do państw pasa Afryki Północnej, to może coś z tego wyjdzie. Nie ma całej gwarancji, że tam się uda. Ale jeżeli ktoś znajdzie inny pomysł na to, chętnie go posłucham. Ja oddam głos adwokatowi Tomkowi, a potem Bartkowi. Ale jeszcze sam od siebie coś dorzucę, że no zastanawiam się, do jakich wniosków naukowcy doszliby przed wybuchem wojny
w Ukrainie, szacując potencjał asymilacyjny czy integracyjny Polski, jeśli chodzi o właśnie takie fale uchodźców. Jakoś mam takie przekonanie, że mówiliby o 500 tysiącach w ciągu roku albo milionie. Nie, ja od razu powiedziałem, w lutym powiedziałem, Polska jest w stanie sensownie włączyć Ukraińców do swojego społeczeństwa na poziomie 800 tysięcy. To była moja od razu liczba. 800 tysięcy jest takie. Szkoła, edukacja, nie tylko szkoła, ale również studia wyższe, służba zdrowia, komunikacja, rynek pracy, te wszystkie rzeczy. 800 tysięcy. Mamy milion. Realnie mamy milion dzisiaj w Polsce. Tak, może milion 100 tysięcy. Tutaj z panem prezesem rywalizujemy. Szkodzie te liczby, czy milion, czy milion 100. Się na nimi oczywiście. Mamy dwie różne metodologie, ale są bardzo blisko siebie. No, mówi, że ten ale nie wiem. Nie, bardzo dobrze współpracujemy. To dziękuję bardzo. To trzeba takie fajne Excela, że po prostu ja się też dużo uczę. Natychmiast patrząc na te rzeczy. Ale jakby patrząc, ja to powiedziałem, bo byśmy sobie dzisiaj próbowali zrobić, że jesteśmy w stanie jakby przyjąć kilka milionów, to wyobraźmy sobie, jaką mielibyśmy debatę społeczną i jakie byśmy mieli problemy w szkołach w różnych miejscach, prawda? Też ten potencjał musimy jakoś tam sensownie sobie je planować. 10% tam, 10% tam, to nie robi nam różnicy. Musimy mieć chociażby jakiś element skali wielkości. Bo teraz, jeżeli byśmy sobie wyobrazili nawet, że jest ta zima i nie daj Boże, coś się dzieje z tymi migracjami, no to mamy 100 tysięcy ukraińskich dzieci więcej w szkołach. Przy tych napięciach, które już są, tak? Riski, tak? No, to musiał zaczynać służba zdrowia, różne rzeczy. Tak? To jest coś, co musiałoby wymagać pewnej reakcji. Czyli odpowiadając na pana pytanie, mi się wydaje, że na podstawie evidence-based, tak, na różnych rzeczy określonych potencjał, my cośmy to zrobili, tym jeszcze w marcu i niewiele się pomyliliśmy, a powiem więcej, nie pomyliliśmy się, szacując na ile jesteśmy w stanie zapomnieć sensownie. Tak jest, oczywiście, absolutnie. To jest 1,3 miliona przejść. Tak jest. Ale dlaczego to było te 800 tysięcy? No to świetne. No to wobec tego moje złośliwe pytanie. Odbiło się od ściany. Tomek i... Zaraz było się o migracji, tylko o ile pamiętam, twórcą chińskiego programu jednego dziecka, polityki jednego dziecka, bo jest ja, który był inżynierem, który był uczestniczył w pracach klubu rzymskiego. I stąd ten pomysł przeniósł. Na szczęście przeniósł tylko do Chin, nie do reszty świata. Chodziło o kontrolę urodzeń, ale czy... No tak, tak. Ale to nie na zasadzie zakazu, bo to były programy planowania rodziny. Tak, oni zastosowali to w formie nakazowej. Jak to dyktatura, tak. Teraz jestem świeżo po podróży do Korei i na Tajwan. Spotykaliśmy się na kilku uczelniach, w kilku think tankach. Bardzo wszyscy byli zainteresowani Ukrainą, ale jedno i to zawsze było pierwsze pytanie. Na każdym miejscu. Jak sobie poradziliście z migrantami? Obydwa kraje, zwłaszcza Korea, ma poważny problem migracyjny. To jest, mają tam dzietność, czyli 0,48. 0,8. Tak, dramatyczna sytuacja. I dużo o tym mówią, o tym myślą. I bardzo wsłuchiwali się w to, co my mówiliśmy, że ja trochę z takich pośrednio własnych doświadczeń, moja córka spędziła rok w obozie dla uchodźców w Grecji, pracując tam. No i trochę tak z jej opowieści i patrzyliśmy na to z przerażeniem, co tam, jak to się działo. Tak? Że jak troska państwa może doprowadzić do tak daleko idącej demoralizacji, anomalii, które dotykają i nie tylko tych ludzi, często nawet wykształconych, którzy się znaleźli w tym obozie, ale także całe otoczenie wokół. Tak? Znaczy to dotykało także społeczności wokół. I że to uniknęliśmy tego scenariusza. Zobaczyłem, że to jest wiele elementów, które są politycznie często niepoprawne, ale musi być pewna jakaś spójność, albo trzeba ją stworzyć, albo zbudować, uświadomić spójność tych społeczności. Kulturowa, historii, porównywalnych doświadczeń, bo w innym razie to rzeczywiście źle funkcjonuje. Jak bardzo byśmy się nie zarzekali, to będziemy mieli coraz więcej raczej problemów niż mniej. W Włoszech Unia Europejska dopłaca 50 euro chyba do każdego emigranta. Zanimśmy się zorientowali, weszły w to mafie, które wykorzystują te pieniądze i korumpują to razem z Kościołem. Zresztą to dramatyczna sytuacja. Także te kraje są bardzo zainteresowane, bo my mówiąc o przyjmowaniu emigrantów, mówimy przede wszystkim o Europie, ale Korea jak najbardziej jest zainteresowana ściąganiem emigrantów.
I po takim całym dniu na uczelniach i synkarkach, kiedy każdym razem nas to pytano, poszliśmy wieczorem do restauracji, nie wpuszczano nas do restauracji. No i tam koledzy zrobili awanturę. Przychodzi policja, dlaczego nas nie wpuszczacie do restauracji, bo nie mówicie po koreańsku. Myślałem, że mają jednak długą drogę. Mają jednak długą drogę do takiej większej inkluzywności i przemyślenia. Tak? I to jest jeden z elementów, który na pewno będzie barierą. Jak sobie kulturowo z tym radzić, jak przełamywać pewne bariery naleciałości sprzed wielu lat. I myślę, że to jest coś, o czym wszyscy powinniśmy się zastanawiać. No i druga rzecz. Migracja, i to pani profesor chyba wspomniała, znaczy, że będą rozmaite polityki i są kraje, które stać na to, żeby stawiać warunki i przyjmować emigrantów, których potrzebują do wzmacniania swojej siły roboczej i do rozwijania się. Są kraje, które stać prawdopodobnie do podbierania emigrantów do reemigracji, tak? Takich, którzy już przeszli jakiś etap, powiedzmy Ukraińców w Polsce, albo migrantów nawet z Indii, którzy przeszli jakiś okres adaptacji w innej kulturze i można ich potem powrotem przejmować, bo ich na to stać. I myślę, że to będzie problem, znaczy, że biedniejsze kraje, i to już widzimy w Afryce, będą miały poważne trudności z akomodacją tych obozów dla uchodźców. Widzimy to właśnie w Grecji, widzimy to we Włoszech, jeżeli Włochy można nazwać biedniejszym krajem. Natomiast Niemcy, Belgia, Francja ma dość restrykcyjną, Kanada politykę, zupełnie inaczej zarządzają. No, tutaj to też wymaga pewnej dyskusji wewnętrznej, jak my mamy tym zarządzać. Niemniej uważam, że eksperyment, jaki przeszliśmy z migrantami, z Ukrainy, no jest dość historyczny. Znaczy, żeby społeczeństwo tak silnie się włączyło w ten projekt, a państwo tak naprawdę dawało tylko jakieś ogólne wsparcie. I myślę, że to jest to myślenie, które powinno nam przyświecać w przyszłości, że nie da się prowadzić wielkich projektów, procesów migracyjnych bez kulturowej wcześniej asymilacji i przygotowania tego społeczeństwa. Bartek i pani minister. To ja pozwolicie, że troszeczkę chciałbym uporządkować, bo w kilku wątkach już powiedzieliśmy i myślę, że to też dla widzów naszej debaty trzeba by było sobie tak troszeczkę spróbować odpowiedzieć na pytanie, co te 8 miliardów oznacza z perspektywy właśnie tych zdarzeń, które się dzieją, z perspektywy takich megatrendów. Nie? No bo pierwszy megatrend już omówiliśmy, czyli generalnie hamuje nam wzrost ludności. Nie będzie katastrofy pod tytułem, nie wiem, tam kilkudziesięciu miliardów ludzi, których nie będzie czym wyżywić. Wskaźniki dzietności idą bardzo wyraźnie w dół. I jak spoglądamy, tutaj mamy akurat mapę świata, to mówimy de facto o eksplozji demograficznej już wyłącznie rzeczywiście w Afryce i w krajach Afryki Subsaharyjskiej. No o Indiach jeszcze możemy mówić, powiedzmy, jeszcze w tej fazie ostatniej, przecież mają dzietność. Ale rzeczywiście jest tak, że widać, że to drugie przejście demograficzne też działa właściwie już prawie na całym świecie. Czyli to jest taki pierwszy megatrend znikający z malejących wskaźników dzietności. Tam, gdzie jest tych ludzi najwięcej, czyli w Chinach i w Indiach, rzeczywiście zaraz będziemy widzieć spadki liczby ludności. Drugi megatrend to jest taki, tu trochę będę polemizował z panem profesorem, chociaż nie śmiałbym a propos na tym poletku, jeżeli chodzi o migrację. Ja zgadzam się, że migracja to jest problem rzeczywiście XXI wieku, ale ze względu na konwergencję jednak, czyli to, że świat en bloc, wzrost gospodarczy jest wysoki. Ja przypomnę, nawet dzisiaj, bo jest dzień ubóstwa obchodzony, że w 90 roku 36% ludzi żyło poniżej tej granicy $1. W tej chwili żyje 10% ludzi poniżej granicy $1. Ta globalizacja, kwestia możliwości pracy zdalnej, no nie wiem, pewnie to jest oczywiście dowód anegdotyczny, ale jak dzwonimy w tej chwili, nie wiem, gdzieś do Bookingu, to dzwoniamy się w soboty do Indii i rozmawiamy z Hindusami. W tej chwili, no nie wiem, moje dzieci uczy na przykład hindu z angielskiego.
To wszystko powoduje, że mamy tą... Dostaw Brazylijczyk. No właśnie, to wszystko powoduje, że mamy tą konwergencję, która jednak co do zasady ogranicza tę presję migracyjną, bo ci ludzie w tym momencie nie dokonują takiego wyboru, czy przeżyje, czy nie przeżyje. Natomiast, tutaj zgoda z Tomkiem, a propos Korei, 27 października akurat Korea ogłosiła uwagę, że w przyszłym roku przyjmie 110 tysięcy imigrantów. Znany jest na świecie niechęć zarówno Korei Południowej, jak i Japonii do tego, żeby przyjmować nowych imigrantów, ale rzeczywiście Korea to ogłosiła. Japonia również idzie w stronę 200 tysięcy w pierwszym półroczu tego roku, co jest niespotykane w tamtym kraju. Kanada na przykład, nie wiem czy Państwo wiecie, w tym roku ma przyjąć 500 000 imigrantów. I jaki z tego jest wniosek? To znaczy wniosek z tego jest taki, że ta presja emigracyjna z perspektywy samych ludzi będzie nieco jednak maleć, natomiast kraje będą niejako determinować te trendy imigracyjne, no bo na przykład taka Korea czy Japonia, dużo obok Wietnamu, w którym jest 100 milionów ludzi, ja przypomnę w Wietnamie 330 tysięcy km², więc niewiele więcej niż w Polsce. Trzeci megatrend, który naprawdę nie zapominajmy, który będzie de facto game changerem, to jest starzenie się ludności. To jest rzeczywiście rzecz, którą świat musi się zmierzyć. To będzie wywołać gigantyczną presję na systemy emerytalne, gigantyczną presję na systemy wsparcia społecznego. To może powodować rozsadzanie finansów publicznych. I tutaj rzeczywiście nie zapominajmy o tym, oczywiście możemy to jeszcze rozwinąć, ale to jest megatrend, który o ile w latach 70. Klub Rzymski mógł dyskutować na temat tego, czy będziemy mieć z czego wyżywić ludzi, o ile w latach 90. mogliśmy dyskutować, że grozi nam fala, nie wiem, dziesiątków milionów, co Sebastianie, imigrantów, którzy będą się chcieli dostać do Europy, o tyle uważam, że w roku 2022 powinniśmy myśleć wielkim wyzwaniem, jakim jest starzenie się ludności. Będzie to wywołać gigantyczne napięcia zarówno wewnątrz krajów, jak i zewnątrz krajów, systemu finansowego. Na całym świecie to mogło iść po prostu zarażanie całego systemu finansowego. I to jest megatrend, o którym nie powinniśmy zapominać. Czwarty megatrend, i tutaj też trochę nawiążę już do tego, co mówił Tomek, to jest kwestia, i do tego, co mówił też pan profesor, edukacja, robotyzacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja. Ponieważ ludzi będzie mniej, to co stało się zresztą teraz, znaczy nie teraz, tylko w trakcie czarnej śmierci w XV wieku w Europie, to ludzie będą zyskiwać na wartości, ale zyskiwać na wartości będą przede wszystkim rzeczywiście eksperci, specjaliści, no bo praca się stanie droższa. Czyli ludzi w wieku produkcyjnym będzie mniej, praca stanie się droższa. W związku z tym to połączone z tym drugim megatrendem, czyli migracjami, będzie powodować, że rzeczywiście te kraje, które będą prowadzić dobrą politykę imigracyjną, będą bardzo wygrane i one będą rosnąć w siłę, ponieważ one będą mogły ściągać te talenty, a w ślad za ściąganiem tych talentów też kolejne talenty będą tam przybywać. To znaczy ci najlepsi specjaliści będą gdzieś w tych hubach technologicznych, tych, które będą tworzyć te megatrendy nowoczesnej pracy, nawzajem się ściągać. Mogę? I piąta, już tylko kończymy i już oddaję głos. Piąty megatrend, jak spoglądamy na mapę świata, bo akurat mamy tę mapę, to pamiętajmy o tym, że my rozmawiamy Anno Domini 2022, natomiast te płyty tektoniczne, demograficzne, rzeczywiście to są oczywiście procesy długie, ale naprawdę za lat, nawet kilkadziesiąt, spróbujmy to twierdzić, świat może wyglądać zupełnie inaczej. Znaczy to my myślimy sobie o Nigerii, 200 milionów ludzi, oni się tam nigdy nie rozwiną. To otóż to jest nieprawda. To może być tak, że ten przeskok, tak jak w jednym pokoleniu, nie wiem, Korea awansowała, czy Chiny, czy dwa pokolenia, może być, w 90-tych latach, gdybyśmy tu się spotkali, to byśmy mówili, Boże, z czego ci Chińczycy będą żyć? A 30 lat później rozmawiamy o tym, że Chińczycy rywalizują ze Stanami Zjednoczonymi. Te płyty tektoniczne naprawdę są takie, żebyśmy pamiętali o tym, że to jest bardzo, bardzo dynamiczna rzeczywistość otaczająca nas. W 1960 roku, proszę wyobrazić sobie, że Polska, Wietnam, Egipt miały dokładnie tyle samo, i Turcja, miały dokładnie tyle samo ludzi, w okolicach 30 milionów.
My jesteśmy w okolicach 38, a oni wszyscy mają po 100 milionów. Są trochę w innej już demograficznej sytuacji. Więc pamiętajmy o tym, że te megatrendy też tych płyt tektonicznych są bardzo z perspektywy nawet 30-40 lat jednak potrafią być dynamiczne, mimo że demografia, mimo że wielka inercja. A wnioski, rozumiem, dla Polski z tego, to już teraz nie będę, bo chciałbym, żebyśmy... Zaraz do wniosku przejdziemy. Przejdziemy do tego, żeby przeszli, ale o tych 5 megatrendach jednak chciałem powiedzieć. To teraz pani minister i pani profesor w tej kolejności. Ja króciutko. Szanowni Państwo, ja oczywiście, jeśli chodzi o temat migracji, to tutaj tylko delikatnie zasygnalizuję, bo ekspertem od migracji absolutnie nie jestem, ale jeżeli mówimy, jak sam Pan zresztą wspominał, o kryzysie migracyjnym, dlatego że w 2015 roku do Europy przyjechało milion czy milion z niewielkim kawałkiem osób i Europa sobie z tym nie poradziła, to jeżeli słucham tej dyskusji w kontekście takim, że 8 miliardów ludzi wywołuje presje migracyjne i to na pewno nie chodzi o 1 miliard, tak? To znaczy o 1 milion osób, tylko mówimy o takich no, dużo większych liczbach w skali, no to tak mówiąc brzydko na chłopski rozum, nasuwa się myśl, że Europa nie jest gotowa do takich ruchów, w tym sensie, żebyśmy patrząc na wyzwania Europy związane z kurczeniem się tych zasobów pracy, tak? Ja patrzę na całą Europę, tak? W takiej skali, jak widzimy na danych Eurostatu, dobrze znamy jakby to szczególne sytuacje pojedynczych krajów, większych, mniejszych, no to widzimy, że Europa, żeby uzupełniać, tak jakby to matematycznie wychodziło, te swoje braki, no powinna mieć o wiele większą migrację niż milion osób raz na 5 lat, tak? A sobie z tym problemem nie radzi, no bo tutaj za tym, to nie jest tak jak w arkuszach excelowych, tak? Że tu przesuniemy, tu pasuje, tu akurat w tym wieku by się przydało. No zmiany, różnice cywilizacyjne, już nawet nie kulturowe, ale różnice cywilizacyjne między tą ludnością na poszczególnych kontynentach są tak potężne, że właściwie ja sobie lubię wyobrazić w skali naszego pokolenia czy kolejnego pokolenia, żeby można było w sposób taki bezpieczny pod każdym względem społecznym, gospodarczym, innym, jakieś ogromne liczby ludności asymilować w Europie. I moim zdaniem osobistym, skromnym, no Europa jakby migracje nie rozwiążą problemów Europy, tak, jeśli chodzi o rozwój. Europa jest kontynentem, który się kurczy i który się przede wszystkim starzeje, tak. I to, że dzisiaj jeszcze tego tak wyraźnie nie widać w tym sensie, że właśnie ci bogaci emeryci w Niemczech czy w innych krajach tak naprawdę korzystają z siły roboczej jeszcze osób z naszych krajów, tak. Już może coraz mniej Polaków jeździ tam opiekować się starszymi Niemcami, coraz mniej lekarzy z Polski tam wyjeżdża, czy pielęgniarek, ale to teraz to są Rumunki i inne nacje, ale to w perspektywie lat, jeżeli zakładamy jakiś zrównoważony rozwój w Europie, również naszego regionu, to się skończy, tak, taka możliwość. I to rzeczywiście, rynek usług, tak, bo oczywiście my możemy zautomatyzować, zrobotyzować przemysł i produkcję dóbr, ale mówimy o usługach, tak, które też są bardzo potrzebne, szczególnie w starzejących się społeczeństwach. No i na to tak naprawdę szybkich i prostych recept nie ma. Więc ja myślę, że no, poza oczywiście rozsądną polityką migracyjną, bo ona zawsze w jakiejś formie musi istnieć, no jednak my musimy dbać o to i przynajmniej starać się, by hamować to starzenie przez hamowanie spadku dzietności i tworzenie, zgadzam się z panią profesor, absolutnie nie jakichś dyktatorskich metod sterowania płodnością, bo to oczywiście jest niemożliwe, szczególnie, zresztą nie ma w ogóle o czym mówić. Natomiast tworzenie warunków, które są korzystne dla tych ludzi młodych, którzy ciągle jeszcze chcą, a w Polsce wydaje mi się, że jest ten potencjał, wiele, właściwie wszystkie badania na to wskazuje, natomiast ogromna bezdzietność w Polsce no, świadczy o tym, że to już nie jest tak, że dwoje dzieci na kobietę to jest coś, co jest poza sferą naszych marzeń, dlatego że no, te kobiety, które żyją w stałych związkach, one mają wysoką dzietność, tak? Problem jest z tymi, że my mamy potężną
bezdzietność w Polsce, która, no możemy dyskutować, to nie jest dzisiejszy temat o tym, z czego ona się bierze i dlaczego, ale no na to zwracam uwagę, tak, że tutaj tworzenie pewnych warunków dobrych dla młodych też będzie sprzyjało temu wyhamowaniu takiego gwałtownego starzenia się społeczeństwa. I myślę, że jakby na te dwie strony trzeba postawić, czyli z jednej strony mądra polityka migracyjna. Ja się nie łudzę, że my jesteśmy w stanie zintegrować osoby, które tu przyjechały z Afryki czy z tego typu kultur. Natomiast nie możemy jakby rezygnować ciągle z tego dbania o nasz taki rozwój naturalny wynikający z dzietności w Polsce, bo są kraje w Europie, które mają dzietność znacząco wyższą niż Polska dzisiaj, tak? I przez ostatnie lata też taką miały. Może nie na poziomie 2,1, ale 1,8, to myślę, że w naszej sytuacji, kiedy mamy 1,4, czy nawet mniej już niż 1,4, to 1,4, a 1,8 to jest zasadnicza różnica, o którą warto zabiegać i walczyć. 1,4. Rumunia. Ja bym chciała jeszcze raz uporządkować. Idąc za porządkiem pana prezesa, chciałabym jeszcze wprowadzić dodatkowe, a mianowicie byśmy rozdzielili megatrendy demograficzne od megatrendów, które są związane z pewnym reagowaniem na te zmiany, dostosowywaniem się. I to, o czym mówił pan profesor Duszczyk, a mianowicie o inwestycjach w tych regionach, w których oczekujemy, czy już się pojawiła presja migracyjna ze względu zachodzące tam zmiany demograficzne, to jest właśnie próba reakcji, ale jednocześnie jest to próba inwestowania w jakość tych zasobów ludzkich, które tam są. I do tego, czyli to jest jedna rzecz. Tak samo system emerytalny, to jest, czy w ogóle system zabezpieczenia społecznego, czy regulacje dotyczące rynku pracy, to jest próba naszej reagowania, dostosowywania się do tej zmiany. I teraz właśnie w tych dyskusjach ogólnych ciągle się spieramy o to, na ile możemy kształtować te procesy, a na ile możemy tylko dostosowywać się do nich. I ja uważam, że przede wszystkim musimy zrozumieć, że nasze możliwości bezpośredniego wpływu na umieranie, na płodność są ograniczone. Silniejsze moim zdaniem na umieralność niż na płodność, co pokazują dotychczasowe doświadczenia w tych krajach, które usiłowały to zrobić. Migracje są wydaje mi się procesem, na który możemy bardziej wpływać, kontrolując właśnie kto przyjeżdża, czy przede wszystkim kogo przyjmujemy. Ale generalnie uważam, że przede wszystkim musimy dyskutować o tym, jak dostosować nasze organizacje gospodarcze, społeczne, instytucje do tego etapu rozwoju demograficznego. Coraz większa liczba krajów będzie w tym etapie, który nazwany został drugim przejściem demograficznym. Czasami mówimy, że to jest ta faza, piąta faza pierwszego przejścia, ale to jest zupełnie inny etap rozwoju. Z stabilną bądź malejącą populacją, z dzietnością poniżej prostej zastępowalności pokoleń i ze starzejącą się ludnością. I teraz jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że o starzeniu się populacji mówiliśmy 1950-1960. Pierwsza praca pana na temat starzenia się ludności pana profesora Rosetta to był 1960 rok. Czyli to nie jest rzecz, która się pojawiła nagle. Wiedzieliśmy, że takie są konsekwencje zmiany procesu reprodukcji, czyli spadku płodności i umieralności. Problem polega na tym, że po pierwsze, zwłaszcza te kraje europejskie, ale także Kanada tego doświadczyła, także Stany Zjednoczone, jeszcze mieliśmy w tych ostatnich 70 latach wyżej i niżej demografii. Pierwszy też powojenny, jeszcze nałożył się na te sekularne trendy. I teraz no, w pewnych okresach to starzenie się przyspiesza. I właśnie my jesteśmy w takiej fazie przyspieszenia starzenia. Ale to przyspieszenie wynika także z tego, że z poprawy długości życia, która nastąpiła w ostatnich 30 latach w Polsce, ale także i w innych krajach europejskich,
korzystają liczne generacje powojennego wyżu urodzeń. Także tu się te zmiany demograficzne nadają. I dyskutujmy o tym, co zrobić, żeby ten malejąca ludność była pod względem edukacyjnym, zdrowotnym, lepszej, użyję tego określenia, jakości. Czyli jak inwestować w ich zdrowie, jak inwestować w ich edukację, jak inwestować w warunki życia. To jest przede wszystkim wyzwanie dla wszystkich krajów, a w szczególności także dla tych, które muszą zmierzyć się z malejącą liczbą ludności, ale także i z zasadniczymi zmianami. No właśnie, ale ta malejąca liczba ludności to nie jest tylko malejąca liczba płatników podatków, tak? To nie jest tylko rosnąca, powiedzmy sobie, dziura w budżetach systemów emerytalnych, ale to jest też mniejsza liczba osób potencjalnie zdolnych rozwiązywać różne problemy dnia codziennego, prawda? Na poziomie robienia zakupów w supermarkecie po poziom polityk publicznych. Po prostu mniej osób będzie kreatywnie zdolnych coś tworzyć, bo ich będzie siłą rzeczy mniej. I pytanie, czy nie wchodzimy w taką epokę, że mieliśmy, nie wiem, erę łowiectwa, zbieractwa i wtedy wartością był kosz z jakimiś jagodami i być może symboliczna pochodnia z ogniem, więc można sobie było ją ukraść. Wtedy takie ruchomości były główną wartością. Potem było rolnictwo, no to nagle zaczęły się podwoje, walka o ziemię. Potem pojawiła się era kapitału, no to do tej walki o ziemię doszła walka o zasoby finansowe, zasoby kapitałowe. Pytanie jest takie, czy nie wchodzimy właśnie w erę walki o ludzi? Tutaj Bartosz mówi o tym, że każdy kraj będzie... I teraz jaki tutaj mamy potencjał jako Polska, żeby konkurować czy walczyć o przyciąganie, bo może... Teraz ta cała sytuacja ukraińska trochę zaburzyła nam perspektywę. Nagle nam się wydaje, że my faktycznie będziemy jakimś kierunkiem masowych, my jako Polska, masowych migracji. Powoli się może okazać, że to był taki kryzys i ten kryzys minie prędzej czy później. I nagle źródło tego kapitału ludzkiego z zagranicy wyschnie, bo jednak będą się kierować ci ludzie właśnie do Kanady. Nowoczesny kraj, świetne warunki dla imigrantów, prawda? Proszę, dlaczego nie wiem, do Polski? Myślę, że na ironię losu to jest ta sama odpowiedź na to pytanie, które pani profesor zwrócił uwagę słusznie, znaczy, że trzeba też stworzyć warunki do rozwoju w krajach, na przykład w Afryce czy w Azji, żeby ci ludzie chcieli tam zostawać. I to jest teraz bardzo duży temat w Unii Europejskiej, uczestniczyłem w takim opiniowaniu takiego stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego konsekwencji geopolitycznych tych przemian na świecie, które się teraz odbywają. No i tutaj ścierały się dwa, bardzo to było ciekawe, ta dyskusja była dość zażarta, ścierały się dwa nurty. Jeden, który mówił, no, że tak naprawdę nauka, edukacja to już jest strasznie ważne i wszyscy na to zwracali też uwagę. Ale część mówiła kapitalizm. Tak? Musimy stworzyć warunki rynkowe, konkurencji, stworzyć takie same warunki, które zapewniły po 1795 sławny dokument Thomasa Malthusa, tak? Zapewnił nam wzrost gospodarczy i rozwój. Musimy to teraz stworzyć w Afryce. Tak? Te dyktatury, komunizm chiński w tej formie, w którą w tej chwili on skręca, temu nie podołają. Oni nie stworzą warunków do tworzenia nowych miejsc pracy, lepszych miejsc pracy i konkurencji. W związku z tym kapitalizm. No, druga część, taka bardziej progresywna, bym powiedział, mówiła nie, że wręcz przeciwnie, bo to kapitalizm spowodował te wszystkie szkody i musimy przede wszystkim zapewniać pomoc tym ludziom, tworzyć państwo socjalne. I to my, jest nasza odpowiedzialność nas, bogatych państw, i pojawiał się element konsumpcji, jeżeli mniej będziemy konsumować. Druga strona, wręcz przeciwnie, musimy znacznie więcej konsumować, musimy pokazać tym ludziom, że warto się starać, że jest o co i mogą się bogacić. My tego żeśmy sobie nie rozwiązali. To jest ta chyba największa dyskusja w tej chwili, którą prowadzimy. Co jest motorem napędu świata? Co może stworzyć nowe miejsca pracy, rozwój gospodarczy i zapewnić tym krajom? I to będzie dotyczyło zarówno Afryki, jak i będzie dotyczyło Polski. To samo pytanie, które
tu Bartosza często gnębię na temat rynkowych rozwiązań w Polsce, które mogłyby prawdopodobnie wiele naszych bolączek rozwiązać. Tak? Więcej energii ludziom, mniej państwa i dlatego też tak z takim entuzjazmem podchodziłem do pomysłu rozwiązania problemu emigrantów. Tak? To jest dyskusja, która mam wrażenie, że zwolennicy rynkowych, kapitalistycznych rozwiązań przegrywają. I mamy coraz więcej dyktatur, coraz mniej demokracji i coraz więcej interwencjonizmu, nawet tam, gdzie są demokracje, które powodują, że to tempo rozwoju gospodarczego jest coraz wolniejsze. Mhm. Pytanie właśnie o recepty dla Polski, jak się Polska powinna odnaleźć w tej dobie zmian demograficznych. To ja tutaj, wolne pytanie, jeżeli można. Mam zanotowane, więc nie, żeby nie było, że pani profesor mnie. Dlaczego? Nie, że podebrałem coś. Tak, tak, jeżeli chodzi o recepty, ale to nie jest tylko dla Polski. Znaczy, oczywiście nasza sytuacja dla nas jest najbardziej sensytywna. Ale rzeczywiście jeden z takich trzech podstawowych wniosków to jest zdrowie i edukacja. Nie mówiliśmy o zdrowiu, a o zdrowiu trzeba bardzo dużo mówić, ponieważ zdrowie to nie jest tylko i wyłącznie kwestia ochrony zdrowia i służby zdrowia, ale również też profilaktyki. Znaczy, jeżeli jest tak, że megatrendy mówią nam jasno i wyraźnie, żyjemy coraz dłużej, to nie jest w ogóle złym zjawiskiem, jest fantastycznym zjawiskiem. Ludzie przez dziesiątki tysięcy, setki tysięcy lat się modlili, żeby żyć dłużej. Pamiętajmy o tym, że de facto zarówno system ochrony zdrowia, jak i profilaktyka, jak i edukacja, bo mówimy też o tym megatrendzie rosnących nowoczesnych gospodarek, które będą ściągać te talenty, bo ta walka o ludzi, ta wojna o ludzi jest. W związku z tym trzeba w to inwestować. Też w politykach publicznych trzeba o tym pamiętać. To znaczy, że nie ma po co oszczędzać na zdrowiu, nie ma po co oszczędzać na edukacji. Też dobre decyzje związane z podniesieniem wydatków na ochronę zdrowia. Oczywiście tutaj pytanie, czy te pieniądze nie trafią gdzieś do jakiejś czarnej dziury. Ale na pewno jest tak, że to trzeba traktować w perspektywie inwestycji. To znaczy wydatki na służbę zdrowia, wydatki na profilaktykę, wydatki, żeby ludzie byli... No musimy się przygotować na dłuższą pracę, musimy przygotować się na zmiany tej pracy, musimy się przygotować na większą aktywność, czy aktywność zawodową, ja czy przez dłuższy okres pracy, czasu. To jest jeden. Drugi, a mogę do tego? Bo drugi mega... No, to jest tylko króciutki wniosek. Okej, ale to jest super ważne, mi się daje, że co powiedzieć, także dobra. To jeden drugi wniosek, to pewnie też Ci się bardzo spodoba, żebyśmy my jako Polska bardziej strategicznie, tutaj nie chcę powtórzyć błędów, podeszli do polityki migracyjnej. Znaczy, my trochę tak, powiedzmy, eufemistycznie wdychamy powietrze, którym żyjemy. A my powinniśmy trochę pójść inną drogą i zastanowić się, jaki model w tej sprawie przyjąć. To znaczy, czy chcemy, tak jak Korea Południowa, przyjmować 110 tysięcy, czy jak Kanada, stosować system punktowy, czy otworzyć się całkiem, co proponuje Kaplan, zresztą tutaj w tej książce. Ale w każdym razie, jeżeli chodzi o politykę publiczną, to polityka imigracyjna jest wyzwaniem i to jest drugi wniosek dla nas, dla Polski, bo te megatrendy, o których mówiłem wcześniej, to, co dzieje się na tej mapie, powoduje i nawet co dzieje się naszą wschodnią granicą i co może stać się jeszcze za naszą wschodnią granicą, powiedzmy przy okazji, nie wiem, tam rozpadu Rosji, wciągania Białorusi w strefę zachodnich wpływów, powoduje, że my powinniśmy mieć na to przygotowane scenariusze i prowadzić tak naprawdę długoterminową, no i też oczywiście związane to jest też z tym przejściem demograficznym, z obniżeniem wskaźnika dzietności. No ja tutaj twierdzę, że nie jesteśmy skazani na to, żeby się rzeczywiście demograficznie kurczyć. I trzecia kwestia, trochę o tym, o czym Tomek powiedział, i to też jest taki wniosek, nowoczesna gospodarka. To jest coś, co musimy budować, to jest coś, co państwo oczywiście bardziej od strony regulacyjnej, uwolnienia energii ludzi, stymulowania pewnych procesów, wyjście też na ten wyższy poziom gospodarczy, czyli na własne marki, własne technologie,
budowanie pod własnymi licencjami produktów, które będą nie tylko nawet regionalne, ale globalnie zdobywać rynki, bo to będzie powodować też, że nam będzie łatwiej te talenty ściągać. Oprócz tego ludzie, którzy będą się u nas wolić i kształcić, też nie będą emigrować, bo pamiętajmy, że ta wolna wojna o talenty, no 2004 rok i gigantyczne milion ludzi, którzy wyjechały, czy 1,5 miliona ludzi z Polski, to byliśmy po prostu de facto ofiarą tak naprawdę jeszcze swojego, tutaj no braku tej konwergencji, tego swojego zacofania w stosunku do Europy Zachodniej i dziękować Bogu, że te głosy, które no były wtedy bardzo głośne, że dlaczego tylko trzy kraje, pamiętacie w 2004, tylko trzy kraje mieli trasy dla Polaków, Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja. Niemcy trzymały się całego, na szczęście zamiast 7 czy 11-letniego okresu przejściowego, chyba 7 do 2011, bo gdyby wtedy wszyscy się otworzyli, to nie wiem, czy tutaj jakby to wyglądało. Także generalnie też ten trzeci element to jest budowa tej nowoczesnej gospodarki wysokotechnologicznej i takiej, które też tych specjalistów, których powinniśmy w tym części pierwszej edukacji kształcić, będzie zasysać na rynek. Tu mogę? Tak. Od końca. To nie do końca tak było, ponieważ w tym 2004 roku pamiętajmy, że mieliśmy 20% bezrobocie. Bardzo potrzebowaliśmy remittances, czyli tych przepływów finansowych, które nam tak naprawdę wzmocniły naszą gospodarkę. Ponadto brak okresu, okres przejściowy został wprowadzony, pozwalał państwom członkowskim wtedy prowadzić rabunkową politykę, jeśli chodzi o Polaków. Wyciąganie tych, których chcieli, otwierali swój rynek pracy, jak chcieli. Ja jako odpowiedzialna osoba za ten akurat 2 plus 3 plus 2 poświęciłem w Bonn bardzo dużo czasu negocjując przecież wtedy te warunki otwarcze. Dla mnie to było absolutnie warunkiem sine qua non w tym momencie, żebyśmy mieli możliwość, że państwa członkowskie, tak naprawdę łamiąc trochę zasad jednolitego rynku, mogły decydować się na otwarcie na całkowicie. Ale wewnątrz Polski była dyskusja i presja na to, a dlaczego Niemcy się nie otwierają od razu? Nigdy nie było takiej inaczej możliwości. Znaczy Niemcy wiadomo było to, znaczy to ale element polityczny był mówiąc o tym. Z historycznego doświadczenia, z naszego, że dobrze, że tak się stało. Znaczy ja bym powiedział tak, gdyby Niemcy otworzyli, lepiej byłoby dla nas. Dlaczego by lepiej byłoby dla nas w momencie? Ponieważ nie mogliby wysysać bardzo dobrych ludzi, tylko mielibyśmy możliwość w momencie jakby tego elementu dostosowawczego. Bo nie raz mamy taki element dostosowawczy również. W momencie takiego, czy te procesy byłyby może gwałtowniejsze, ale szybsze, tak, moim zdaniem. Znaczy jakby to już jest jakby debata o historii, nie jest jeszcze najprostsze. Mieliśmy to, co było, emigracja duża, ale emigracja dostosowawcza, która w pewnym momencie jednak pozwoliła nam zrobić skok, bo w 2007 roku my już otwieramy rynek pracy. Tak? Czyli my w tym momencie decydujemy się na kompletnie rozwinięcie kryzys. Tak, w 2007 roku pojawiły się oświadczenia. Tak? Zaczęły się powrotem. Tak? To, co nawet to przypomniałem ostatnio w tym swoim wywiadzie, że pojawiła się minister Kalata, która tam leci dalej oświadczenie, jednak zaczynamy się z Ukrainą. Jest tylko na 2014 rok. Nie jest wojna. Minister Feder. Kalata. Tak. 100%. Tak, po raz pamiętam jeszcze te rozmowy. Natomiast odnosząc się do tych trzech elementów, o których powiedziałeś. Zdrowie, sabbatical. Tak? Jeszcze wtedy w zespole Michała Boniego my zaproponowaliśmy coś takiego, że między 40 a 50 rokiem życia jednak pół pieniądze prywatne, pół publiczne powinny być sabbatical, w którym niestety mamy pół roku na sprawdzenie siebie, na diagnozę lekarską, na odpoczynek tak dalej. Popatrzymy o tym, że ludzie w wieku 45-50 są absolutnie wypaleni zawodowo, nie mają czasu się zdiagnozować, nie mają czasu na różne rzeczy. W związku z tym bardzo szybko później w wieku lat 60 zapadają na choroby, które doglowalają z rynku pracy. To widać ten skok, tak? Bo jeszcze te nasze zdrowie jakieś ciągniemy w tym społeczeństwie, który pracuje po 12 godzin do 50-60 roku życia, a później mamy problem. Ten sabbatical, może nie obowiązkowy, bo on generalnie powinien być obowiązkowy, ale taki dobrowolny, którym ja mogę sobie na pół roku mieć ustawioną, troszeczkę jest to robione, bo na przykład są te darmowe takie wizyty u lekarza, jakieś badania można zrobić, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo coś słabego. Tomografia komputerowa, coś takiego, żeby wyłapać, jeżeli mamy mieć tendencję na raka, to powinniśmy mieć możliwość po prostu już bardzo szybkie zdiagnozowania, bo w tym momencie mamy szansę go wyleczyć, czyli dłużej być po prostu w aktywności zawodowej. To był nasz pomysł mówiący o sabbatical, czyli zdrowie. Absolutnie tak, ale nie w tym momencie, kiedy mamy lat 60, bo czasami się za późno, żeby na cokolwiek zareagować. Ja się absolutnie z tym zgadzam, ale my musimy o to zdrowie zadbać w wieku lat 45. Tak, ten sabbatical, taki pół roku na możliwość trochę odpoczynku, taki dłuższy urlop, w którym spędzamy trochę czasu, żeby
troszeczkę się odreagować, ale również obowiązkowo pójść do lekarza, zrobić sobie te badania itd., bo to jest w tym momencie może drogie, w tym przypadku, kiedy nie potrzebne te usługi, ale absolutnie nam wydłuża aktywność zawodową w wieku lat 60, wtedy bez podnoszenia wieku emerytalnego możemy dłużej pracować, bo jesteśmy zdani pracować, po prostu mamy wystarczająco dobre zdrowie, żeby to zrobić. Jeśli chodzi o kwestie migracyjne, my musimy absolutnie nie popełnić błędów państw Europy Zachodniej. To jest absolutnie, moim zdaniem, warunek sine qua non. Dlatego my mówimy o integracji. Pani minister powiedziała, czy jesteśmy w stanie integrować Afrykańczyków. Jesteśmy, ale nie 800 tysięcy Ukraińców, bo gdyby mi ktoś zadał pytanie, ile my jesteśmy, nawet ja nie bym tak zadał pytanie. Wtedy, kiedy jeszcze w kancelarii prezydenta Komorowskiego ja prowadziłem taki zespół merytoryczny dotyczący przygotowania polskiej polityki migracyjnej, wtedy Irena Wójcicka, sekretarz stanu, zadała mi pytanie, jak sądzisz, ile możemy przyjąć Erytrejczyków do Polski? Tak, bo to chodziło o tę wymianę, wtedy ta relokacja, mimo to, że idiotyczny pomysł, ta masowa, ta taka przymusowa relokacja, od razu ją krytykowałem, ale ja powiedziałem, ale pani minister, to jest moim zdaniem pytanie źle zadane, ponieważ my musimy sobie zastanowić, ile mamy ludzi, którzy mówią w Tigri. Tak? Okazuje się, że 3 osoby mamy w Polsce, które mówią w Tigri. To jak my mamy ich przyjąć? Tak? My możemy, jeżeli mamy przyjąć, to tylko i wyłącznie osoby, które mają jakieś linki, które jesteśmy w stanie kogokolwiek zintegrować odpowiedzialnie, prawda? Czyli tych na pewno nie Erytrejczyków, bo to byłoby dla nas po prostu katastrofa. I tak. I kiedy Niemcy mówili o tym, no ale słuchajcie, musicie wziąć udział w tym całym poziomie relokacji itd. Mówię, słuchajcie, ale my możemy wziąć dowolną liczbę osób, które budujemy ośrodek przy granicy, koło w Słowice, koło tego i będziecie mi zatrudnić wszystkich u siebie. To nie jest rozwiązanie problemu kompletnie. Ponieważ to nie chodziło o liczby, nie chodziło o cały sam model, tylko chodziło o to, kogo my jesteśmy w stanie przyjąć. Wtedy pojawił się taki pomysł, pamiętacie, pewnie z Syryjczykami, chrześcijanami, prawda? Pojawił się taki moment, ale został wykorzystany przez jedną z fundacji. Przez jedną z fundacji był absolutnie źle zrobiony, prawda? I to trochę ten pomysł się nie udał, ale przyzwolenie wtedy na ściągnięcie tych Syryjczyków chrześcijan było na poziomie 80%. Tak? Bo była taka zgoda społeczna, tak? A więc jakby można było też to wykorzystać. Ja trochę o tym mówię, tak? Czyli ja odwracam sobie pytanie, ile potrzebujemy, tylko odwracam sobie pytanie, ile jesteśmy w stanie zintegrować. 800 tysięcy czy milion Ukraińców nie będzie nas stanowiło problemu, mam nadzieję, tak? Natomiast 30 tysięcy Kongijczyków czy 30 tysięcy Senegalczyków już będzie stanowiło problem. No to bo jesteśmy takim społeczeństwem. 2000, 3000 może nie, ale 30 tysięcy już tak. Więc musimy sobie spokojnie na to przygotowywać i nie próbować coś tak przeszacować, tak? Mówiąc o tego, że tutaj damy radę. Jeśli chodzi o gospodarkę, tak, bo to jest ten trzeci element. Ja się akurat niespecjalnie znam na gospodarce, mimo tego, że politykę gospodarczą czasami prowadzę zajęcia, ale mówiąc o konsekwencjach społecznych dotyczących pewnych kwestii dotyczących przemian ekonomicznych, ale w przypadku gospodarki my też musimy zadać sobie jedno pytanie z punktu widzenia rynku pracy. Czy my jesteśmy gotowi na skok? Tak? Czy jesteśmy już w tym etapie gospodarczym, czy jesteśmy przygotowani? Możemy odpuścić tą gospodarkę opartą jednak na tańszej siły roboczej cały czas, czyli przetwórstwo, samochody. Spojrzymy sobie na to, co produkuje. Nie, ja mówię tylko, czy to już jest ten moment? Tak. Czy to jest moment? Czy my jesteśmy już na to przygotowani? Ale o postrzeganie przez państwa tego sfery działalności społecznej danego państwa, nikt nas nie przyjedzie.
Bo oni, jakby większość ludzi, którzy tutaj nawet mówią o tym, dostaje po z NAWY, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, po 10, po 12, po 15 tysięcy, dostaje informację, słuchajcie, ale oni was po prostu jako państwo nie szanują, to my tu nie chcemy być. Po prostu nie, bo to państwo nas po prostu upokarza. I to jest też to podejście, które musimy sobie zdawać sprawę, które bardzo odpycha ten skok, o którym mówił Bartosz, tak? Dotyczący, że jesteśmy być gospodarką nowoczesną, dobrze, ale jeżeli tak funkcjonujemy, to ja myślę, że ten skok będzie niezmiernie trudno. Tutaj w tej części, jeśli chodzi o rynek, to ten rynek naprawdę już działa solidnie i dobrze. Tam jeśli chodzi o ten przeskok. Tak, ale to znaczy zarówno, jeżeli chodzi o zagrożenia, na przykład w IT, jak i o firmy, które są już wysokotechnologiczne i no gdzieś tam starają się... Jasne, tylko że... Natomiast zgoda rzeczywiście, że jeżeli nie będziemy zwracać też uwagi na nie, no to właśnie badania podstawowe... Tylko że to jest z jednej strony badanie, ale z drugiej strony my wszyscy kształcili 700 tysięcy ludzi. Tak? To znaczy, bo mamy połowę mniej studentów niż kiedyś. 700 tysięcy ludzi na studiach. Teraz, jeżeli ci ludzie, którzy uczą, są upokarzani przez państwo, nie boję się to sobie powiedzieć, to oni mają też inny stosunek do tego, co się dzieje. A tego się tak naprawdę zaczyna. Tutaj jest ten element ciągnięcia tak naprawdę całego rodzaju gospodarki, bo to jest ten sektor. Tutaj pełna zgoda i to jest rzeczywiście ten problem z wynagrodzeniami. Natomiast z drugiej strony, my cały czas to rozmawiamy z przedsiębiorcami, jest płacz. Płacz, jeżeli chodzi o poziom absolwentów uczelni, ich nieprzydatności. Jest, tylko czego zaczniemy? Tak, to jest ten problem. Uważam, że trzeba jednocześnie, znaczy trzeba przeprowadzić totalną reformę systemu kształcenia wyższego i w ogóle edukacji i jednocześnie podnieść płace. Z tego czasu Kanada zrobiła taki eksperyment. Chodziło o licea, gdzie samo w szkolnictwie poniżej. Tak, gwałtownie podniesiono płace. Tak. I w zasadzie nic nie zrobiono, tylko podniesiono gwałtownie płace. W ciągu 2 czy 3 lat, żeby być nauczycielem w liceum, trzeba było mieć doktorat. Ale jeden warunek. Dyrektor mógł zwolnić kogo chciał. Tak jest. Jeżeli wprowadzimy pewien element konkurencyjności marki, to także będziemy mieli innych absolwentów i nikt się nie będzie zastanawiał nad tym, ile zarabia profesor w takiej sytuacji. To teraz pani minister, tutaj chciałbym korzystać, aby to odeszło. Ja już absolutnie się... Dotyczące Polski, tam mówimy, co zrobić. Wynagrodzenia ministrów, wiceministrów na szczęście nieco się poprawiły. Pani minister, prawdaż? Chociaż też był to powód do wstydu. Ale ja nie o tym chciałam mówić. Ale nie, ja tylko wspominam o samym wiceministrze, jeszcze zanim się nie poprawiły. Ja też chciałam trochę powspominać, jeżeli mogę dwa zdania dorzucić, bo było pytanie i rozmowa o receptach dla Polski i ja się absolutnie zgadzam z panem prezesem co do budowania nowoczesnej gospodarki, zresztą myślę, że każdy się zgadza. Natomiast bym zwróciła uwagę na pewien aspekt tego, co było do tej pory w rozwoju naszej gospodarki, a mianowicie takiego zupełnego braku zrównoważenia geograficznego. Tak? Mieliśmy i mamy cały czas, mamy już wielką piątkę, tak się teraz mówi o dużych miastach w Polsce, tak? Kiedyś to się z czymś innym kojarzyło, hasło wielka piątka. I mamy do czynienia, czy mieliśmy do czynienia z Polską B, C, jak ją nazywać, prowincją kompletnie zaniedbaną, terenami popegeerowskimi, tak? To już nie będę mówić o szoku lat 90. I później to otwarcie granic 2004 rok. Ja akurat tu do wspomnień przechodzę, w tym czasie rodziłam pierwsze dzieci. Pierwsze moje dziecko 2002, drugie 2004. I moje koleżanki, ja to doskonale pamiętam te czasy. Ja pochodzę z małego miasta na Śląsku, gdzie za kopalnie, górnicy i krajobraz ogólnie nie najciekawszy. Natomiast jakie myśmy mieli wtedy, jako młodzi ludzie, perspektywy? No albo wyjedziesz właśnie do dużego miasta, to ja jestem tym przykładem, tak? Na studia i zostaniesz, tak? I szczęśliwie ci się powiedzie, to uda się tutaj w dużym mieście no, zrealizować jakieś aspiracje życiowe w ogóle, tak? I zawodowe, i rodzinne, i każde inne. Albo zostaniesz tam, skąd jesteś, i tak wiele oczywiście moich koleżanek czy kolegów zrobiło. I jako kobieta wtedy miałam do wyboru co? No, wrócę po studiach, załóżmy na SGH, bo tam studiowałam. I co? No, będę urzędnikiem w urzędzie gminy. No, mogę być też nauczycielką, patrząc na właśnie stałość jakiegoś zatrudnienia i tak dalej.
No oczywiście wolne zawody to zawsze były wolne zawody, lekarze, prawnicy i tak dalej, ale tak naprawdę perspektyw dla młodych ludzi, szczególnie dla młodych kobiet, poza dużymi miastami w Polsce nie było w tym czasie żadnych. Trzecia opcja to była emigracja i to jest i to wcale nie ludzi jakichś specjalnie najlepiej wykształconych, czy takich, którzy już mieli jakieś osiągnięcia, byli innowatorami i tak dalej. Zwykli, przeciętni Kowalscy mogli wyjechać i mieli na Wielkiej Brytanii, to tak a propos tego, bo się to mocno w mediach odbija ciągle, że Polki na Wyspach mają ogromną dzietność. No właśnie dlatego, że tam pojechały te Polki, które nie mając możliwości osiedlenia się w Warszawie, na przykład, czy we Wrocławiu, czy w Gdańsku, i nie chcąc zrezygnować ze swoich planów rodzinnych, tak, bo nie dopuszczały takiej możliwości, że czy małżeństwa, tak, młode. Mam takich mnóstwo, które do dzisiaj z niektórymi utrzymuję kontakt, w Irlandii czy w Wielkiej Brytanii. No, co my możemy zrobić? My chcemy po prostu normalnie pracować, raz do roku wyjechać na wakacje i mieć dzieci. W Polsce nie mamy żadnych perspektyw, wyjeżdżamy i tam zostajemy. I stąd ta wysoka dzietność Polek Wielkiej Brytanii. W tym fragmencie tylko dorzucę, że próbowałem zweryfikować te wysoką dzietność Polek w Wielkiej Brytanii i dokopałem się tylko do jakiegoś jednego bardzo słabego badania ankietowego, które odbyło się. Dane Urzędu Statystycznego Brytyjskiego, który sprzed wielu lat. Nie ma żadnych danych w tej kwestii. I 2.11.17 pamiętam, że 2.18 to jest każdy roczniki. I tak, i to było. To były te roczniki, kiedy w Polsce się rodziło, pomijając rok zeszły, tak? Bo było najmniej urodzeń po II wojnie światowej, było w zeszłym roku, to prawda. Ale poprzednie najmniej liczne roczniki, bo to są właśnie roczniki moich pierwszych dzieci, doskonale pamiętam, 2002-2003 rok. No to właśnie były wtedy, tak? Wtedy mieliśmy ogromny odpływ młodych kobiet, w ogóle młodych ludzi, w tym młodych kobiet do zagranicy i brak perspektyw w Polsce. Stąd jakby wracając do recept, rozwój oczywiście nowoczesna gospodarka, ale ze szczególnym zwróceniem uwagi na równomierność w całej Polsce, żeby nie było tak, że młodzi ludzie, którzy mają ambicje, są przedsiębiorczy, innowacyjni, w tym młode kobiety, czy przede wszystkim, no właśnie miały do wyboru albo duże miasto, albo tak naprawdę niewiele. A druga rzecz, tutaj będę polemizować z panem profesorem, się ośmielę, odnośnie tych kwestii związanych ze zdrowiem, ratowaniem zdrowia po 40. Moim zdaniem o wiele za późno. Profilaktyka to jest coś, co my musimy zaszczepiać wśród ludzi młodych. Te młode pokolenia dzisiaj, no chociażby otyłość wśród dzieci w Polsce, tak? To jest coś zastraszającego, patrząc na tempo uzależnienia od ekranów, od nowoczesnych technologii, które powodują bardzo dużo dzieci. Już nie mówiąc o dzieciach, to tak można tylko dodać. Pan profesor mówił o tym sabbatical, tak, urlopie na rok czy na pół roku. Ja powiem tak, no nawadnianie ogrodu potrzebne jest w małych ilościach codziennie, a nie raz na rok burza. I ja mam takie osobiście przekonanie, jak na przykład śledzę Czechów, bo bardzo się im przyglądam pod wieloma względami, się pojawił niedawno raport dotyczący czeskiej demografii, ale ja patrzę w ogóle na taką debatę publiczną w Czechach i przekazy medialne. I chociażby w zeszłorocznym expose pana premiera Fiali, bardzo często zachęcam do przejrzenia, pojawiało się hasło tego, co u nas, no przepraszam za określenie, ale potocznie się używał work-life balance, tak? I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Czesi, i to widzę na wielu różnych płaszczyznach, przynajmniej w przekazie komunikacyjnym, mówią o tym, tam nie ma mowy o tym, że my musimy więcej pracować, że musimy dłużej pracować, że w ogóle generalnie pracować, a właśnie potem po 40 wysiąść i przez rok próbować ratować zdrowie. Moim zdaniem to za późno. Dbanie o taką równowagę w miarę w całym etapie życia i odejście od takiego, powiedziałabym, przymusu społecznego, który mamy w Polsce bardzo wysoko, że wszyscy muszą właśnie te 12 godzin dziennie pracować. To się też wiąże z tym, że na przykład kobietom odmawiamy prawa do takiego do dłuższej przerwy macierzyńskiej. Nie mówię, że odmawiamy na piśmie i legislacyjnie, ale w takim powszechnym społecznym przekazie, tak? Takiej akceptacji dla pewnych wyborów.
W Czechach jest to normalne, że kobieta, która rodzi dziecko, na 2-3 lata znika z rynku pracy. U nas to, no to pamiętamy doskonale, co było, kiedy był wprowadzany program Rodzina 500+. Te matki teraz będą siedzieć, nic nie robić za nasze pieniądze, a my będziemy na nie pracować. Tak? Taka była obawa, że to spowoduje ogromną dezaktywizację kobiet na rynku pracy. No to jest ta różnica też kulturowa między nami a Czechami, że my mamy taki właśnie, ja bym to nazwała, kultem pracy i generalnie dobrze, ale wszystko z umiarem. Tak? Taka jest jakby moja perspektywa czy recepta, że powinniśmy gdzieś znaleźć taki środek, oczywiście, że to również w takim przekazie komunikacyjnym, że owszem, trzeba pracować, trzeba podnosić kompetencje, trzeba się szkolić całe życie, tak, lifelong learning i tak dalej, te wszystkie, które Unia nam też, można powiedzieć, jakoś narzuca pomysły, ale z jakimś umiarem, bo my się właśnie zapędziliśmy do takiego stanu, tak wydaje mi się, jako społeczeństwo, że nam jest potrzebny, jak pan profesor mówi, ten urlop na ratunek zdrowotny przed 50. Ja przepraszam, ale jedno zdanie. Znaczy, chodzi mi, ja się nie kłócę z medycyną. Tak, znaczy, jeżeli dorobek medycyny mówi o tym, że bardzo duża część społeczeństwa między 45 a 50 rokiem życia ma już pewne rodzaju objawy tych bardzo poważnych chorób, które nabyło genetycznie, różne rzeczy, wcześniej, później, smogi, ciężka praca, ale tysiące już rzeczy, znaczy większe zachorowanie na raka. I w tym momencie, jeżeli są zdiagnozowani i mogą być bardzo szybko wyleczeni za dużo mniejsze pieniądze, im dłużej pracować, jak będą chcieli, to wydaje mi się, że to jest rozwiązanie, które powinniśmy chociażby wziąć pod uwagę w dyskusji. Ponieważ ja nie chcę nie walczyć z otyłością dzieci, tylko mówię o tym, medycyna mówi w następujący sposób. Tu jest moment, w którym powinniśmy jako system zareagować. Jesteś zdrowy? Super. Ale na przykład masz pewne objawy, to jest trochę, to są takie markery dotyczące również raka, tak? To jest dotyczące raka piersi. Kobieta podejmuje decyzję. Będziesz miała raka piersi na 99%. Co robisz w swoim życiu? Co chcesz zrobić, prawda? Jakie swoje rzeczy? Są już rodzone dzieci, już jest chowane. Jaka jest ta decyzja, prawda? Dobrze to wiedzieć, bo w tym momencie jest szansa na dłuższe życie i dłuższe życie w zdrowiu i zadowoleniu, prawda? Szanowni Państwo, rozmawiamy już 1,5 godziny, więc siłą rzeczy... Przepraszam, w ramach takiej rundy finałowej Tomek, może Pani Profesor, bo wiem, że chciała jeszcze coś o dzieci. Chciałam zareagować na tą dyskusję o urodzeniach i dzietności. Znaczy po pierwsze, rozdzielmy urodzenia od dzietności w tym sensie, że nie będzie wzrostu liczby urodzeń, bo w coraz większym stopniu na to, ile dzieci się rodzi, wpływa to, ile jest kobiet w wieku rozrodczym. Czyli dyskutujemy o tym, żeby częściej się te dzieci pojawiały w malejącej populacji kobiet w wieku rozrodczym. I porównywanie liczby urodzeń z tych lat, które ostatnich, czy tam nawet z 2003 roku, kiedy już liczba z liczbą, które się pojawiały przed 89 rokiem, nie ma sensu po prostu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest kwestia braku perspektyw na początku tej 2003-2004. Jak mówimy o wysokim bezrobociu w Polsce, to pamiętajmy, że po pierwsze spadł popyt na pracę i mieliśmy kryzys ekonomiczny lat 90. i wychodziliśmy z tego kryzysu. A po drugie, ten spadek popytu na pracę, że tak powiem, miał miejsce w tym czasie, kiedy mieliśmy liczne roczniki wyżu urodzeniowego z lat 70. i początku lat 80. wkraczają. Tu właśnie mamy zazębienie się tych tendencji demograficznych. Także sytuacja była trudna i rzeczywiście wtedy ten wskaźnik dzietności 2003 był najniższy i wtedy też była najwyższa stopa bezrobocia, która potem zaczęła spadać. Wobec tego jakby racjonalizujmy, to są fakty, więc to nie jest tak, że w ogóle nie było perspektyw. Była trudna sytuacja, która wynikała zarówno z wychodzenia z kryzysu, który miał określony charakter, ale i także z tego, że mieliśmy wtedy nadmiar, że tak powiem, podaż pracy rosła. Natomiast druga kwestia, migrację młodzieży z różnych regionów do ośrodków akademickich. Ja też jestem przykładem migracji. Ja pochodzę ze Starachowic, wyemigrowałam, żeby kształcić się na uczelni i zostałam. To były wybory, które wynikały z tego, no, co się chce robić. Ale rzeczywiście jest tak, że
narastają o rozwój w Polsce jest tym rozwojem nierównomiernym. To znaczy narastają proporcje między dużymi aglomeracjami i ta wielka piątka to jest właśnie tych pięć metropolii, które zasysają, że tak powiem, zasoby z całego kraju. I od lat w tych metropoliach i łatwiej znaleźć pracę, i lepsze są zarobki, i od po 2013 roku dzietność tych metropoliach wzrosła i jest tam, już nie mamy do czynienia z niską dzietnością, ponieważ jest powyżej 1,5. Oczywiście możemy się zastanawiać, dlaczego. Że zgadzam się z panią minister, że jest nie tylko innowacyjna gospodarka, o której mówił pan prezes, ale także uporanie się z tym nierównomiernym rozwojem, czyli jest kwestia dyskusji o tym, jak ma wyglądać rozwój regionalny. Wobec tego o tym rozmawiajmy, a nie chciałabym, żeby z naszej dyskusji wynikało, że to, co się stało w ciągu tych, powiedzmy, 30 ostatnich lat, absolutnie pogarsza sytuację młodych pokoleń. Nie było trudno, teraz ostatnie lata z różnych powodów znowu pogorszyły ich sytuację, ale z wyzwaniami emigracyjnymi, poszukiwania właściwego miejsca do pracy i do nauki musiały się uporać kolejne generacje. Tylko że ja miałam jako generacja 1947 roku, nie miałam takich możliwości wyjazdu za granicę. To nam dała Unia, możliwości przepływu zasobów pracy, ale także możliwości kształcenia się na poziomie szkolnictwa wyższego. No ale z tym też się wiążą różnice w poziomie życia, które wpływają na to, że część naszych obywateli, część Polaków wybiera inne miejsce. I jeżeli nie będziemy podnosić warunków życia w Polsce, to takie wyjazdy ciągle będą. Pani profesor, jeżeli mogłabym przy tej okazji, bo pani wywołała temat dzietności w dużych miastach, zapytać o komentarz do wyników Narodowego Spisu Powszechnego, bo jak się popatrzy na dane dotyczące dzietności w powiatach, to w dużych miastach jest najniżej, tak? Warszawa 1,21, czy 1,26, o ile się zrobiło, z tego 1,56. Ja komentuję dane dotyczące dzietności, które są w bazie demografia i które są publikowane są publikowane co rok, bo ja śledziłam. Natomiast współczynniki dzietności były oszacowane na podstawie spisu. Na podstawie spisu była oszacowana struktura ludności poszczególnej. Ja nie znam współczynnika dzietności ze spisu. To możemy przespać. GUS zrobił znaczy, To 2,21. To już 1,21 w Warszawie, a nie 1,56. Bo powiaty, które ma najniższą dzietność w Polsce, 0,8 jest osobą. Natomiast to mogło wynikać, ale to mogło wynikać z korekty liczby ludności. Nie mogli się z korekty liczby kobiet. No to w takim razie. Znaczy bardzo dużo kobiet w Warszawie nie jest zameldowanych. To jest turystyka położnicza, tak? Tylko ciekawe słowa, zmierzajmy już do wad. W finiszu, bo oczywiście tutaj można rozwiązać kolejną dyskusję o tej dzietności, ale to już w przyszłości. Jedno zdanie, bo do tego tematu profesor nie powinien iść, to dotyczące najlepszym narzędziem do budowania prewencji jest prywatna i droga służba zdrowia. I jeżeli ludzie muszą za to płacić, to od najmłodszego roku to robią. Ja wiem, że amerykańska służba zdrowia jest bardzo krytykowana. Sam tam wiele lat mieszkałem i pamiętam dokładnie, jak to funkcjonuje. Ubezpieczyciel za prewencję praktycznie nie pobiera żadnych pieniędzy. Natomiast za najmniejszy zabieg, który wynika z zaniedbania, ogromne pieniądze. Każe dopłacić sobie do ubezpieczenia. I to jest tak, każdy to dziecko w Ameryce wie, że lepiej jest
pójść do dentysty niż czekać, aż będzie dziura, bo to dziecka w trójce tłumaczą, potem będzie za drogo. I tak jest ze wszystkim. No i to jest najlepsze narzędzie do spróbowania. I tak samo, jeżeli chodzi o rozwój regionalny, polityka państwa tego nie zrobi. To rzeczywiście mieliśmy takie doświadczenia w czasach socjalizmu, że rząd wymyślił, że teraz tu zrobi fabrykę, potem w innym miejscu zrobi fabrykę i będzie dobrze, potem z tym szły problemy, których nie przewidział. Znowu, stworzenie bardzo równomiernych warunków rozwoju, to znaczy stworzenie maksymalnej wolności i ograniczenia regulacji. My mamy ogromny problem przeregulowania gospodarki. Mamy w tej chwili, jesteśmy na ostatnim miejscu OECD, jeżeli chodzi o skomplikowaność systemu podatkowego. To są bariery potężne dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki. Proszę porozmawiać z przedsiębiorcami, którzy tutaj robili biznes i wyjechali do Anglii albo do Irlandii. To są dwa różne światy. Tak? Zwłaszcza w małych miejscowościach, tak, to jest ważne. Małych miejscowościach. Tak. Cena wejścia jest bardzo. Jeżeli pojedziecie państwo do niektórych małych miejscowości i obwozi was lokalny, zamożny przedsiębiorca, mówi, to jest moje, ta pizzeria jest moje, mój fryzjer jest, to do mnie należy, tu mam udziały, to jak ktoś może tu otworzyć biznes? Tak? Jak on ma? On dokładnie wie, że się nie przebije przez te rozmaite bariery. I my wielu procesów nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Starzenia się społeczeństwa, urodzin, ale rzeczywiście stworzenie tych warunków, poprawę tego otoczenia ekonomicznego, to możemy. I to jest zawsze nasz wieczny apel do polityków, niezależnie którego rządu, już jesteśmy oczywiście trochę też tym zmęczeni, którego nie dość głośno mówimy, ale to uważam, że to jest odpowiedź także na wiele naszych problemów tych społecznych. Dziękuję bardzo Państwu oglądającym i gościom. Chyba, że Jan Cipiu ma jeszcze jedno pytanie, bo zakładam, że może mieć. Nie, ja nie mam pytania. Nie masz, ja nie mam pytania, ale mógłbym coś powiedzieć. Otóż ja proponuję takie bardziej holistyczne spojrzenie. Wszyscy narzekamy, że to nie nas mało. Ja zadałem 15 lat temu pytanie, czy jaka jest różnica między krajem 25-milionowym a 35-milionowym? I do tej pory nikt mi nie odpowiedział, że ten 35-milionowy jest w czymś lepszy. Nie ma takiej. Nie ma struktury społeczną. Chodzi o strukturę społeczną. Nie, ale na razie mówimy o katastrofie tak zwanej katastrofie demograficznej. Każdy spadek jest dramatyczny. Jeżeli tak, to weźmy. Są oczywiście koszty tego procesu bardzo, bardzo duże, ale są też i zyski. No nie trzeba budować tylu mieszkań, nie trzeba tylu cegieł i tyle zaprawy, nie trzeba tylu nauczycieli, nie trzeba tyle pielęgniarek, nie trzeba tylu lekarzy. Ale tak trzeba więcej do starych osób. Nie, jasne, bo upraszczam, żeby było krócej i na to trzeba spojrzeć. Jeżeli mówimy, że grozi nam upadek piramidy finansowej pod nazwą system emerytalny, to musimy z tego wyciągać wnioski. A jakie wnioski wyciągamy? Nie prowadzimy tu dyskusji politycznej, ale nawet utworzono jakiś tam fundusz tam demograficzny, jakoś nie się da, już został prawdopodobnie wyczerpany, już go nie ma. Nie, jest 50 miliardów. Tak, gdzie? W FRD. Tak. Funduszu Rezerwy Demograficznej. Za chwilę się przekonamy, czy to są te pieniądze, czy ich nie ma. Znaczy nie, no, albo rozmawiamy o faktach, albo rozmawiamy o spekulacjach. Fundusz Rezerwy Demograficznej jest zarządzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W aktywa tego funduszu jest ponad 50 miliardów złotych. Ani razu nie został jeszcze. No głównie to są papiery skarbowe. No, a to cofam. A w każdym razie, jeżeli za te 15 lat czeka nas ogromny problem, no to jeszcze za to się trzeba się brać. No. Przygotować się. A myśmy skrócili wiek emerytalny i prowadzimy na ten temat, tak powiem, polityczne boje. Teraz żadna siła polityczna nie będzie w stanie przez co najmniej 10 lat tego tematu poruszyć. Ale to nie jest jedno rozwiązanie. No, trzeba trochę pomyśleć, no, jak to zrobić, policzyć. Dobrze, nie będę ciągnął, bo już prawie skończyliśmy. Ale teraz
trzeba też na problem patrzeć globalnie. To, o czym mówiliśmy, te fale migracyjne, można je powstrzymać. Można je powstrzymać poprzez przeniesienie produkcji, tak jak my skręcaliśmy te Fiaty i te Solarisy tymi śrubokrętami, tak może je użyć, przepraszam za słowo niepolityczne, też skręcać u siebie. Tylko trzeba dać mu szansę. Jaka ta szansa? Gdzie leży bariera? Bariera jest energetyczna. Wszystko w naszym życiu jest energią, proszę Państwa. I średnia konsumpcja energii na świecie tym rozwiniętym wynosi 6900 kWh rocznie. Mówimy o OECD. Cała reszta to jest 2000 kWh rocznie, ale w tym są Chiny, całkiem bogate państwa. Są takie państwa, które zużywają 157 kWh rocznie, czyli taka malutka żarówka może im się tam świecić przez cały rok. Problem nie jest kwestia zużycia, tylko źródła tego. Sekunda. Żeby dojść do tych 6900, co nie jest żadną wielką wielkością, ponieważ w Stanach jest ponad kilkanaście tysięcy kWh, trzeba potencjał energetyczny podwoić świata. I wówczas powstaną warunki do zatrzymania fali migracyjnych. Bo będzie prąd, żeby mogły chodzić te maszyny. Pierwszą barierą do inwestycji jest korupcia. I dlatego... Wcale nie brak energii. Jasne, ale oczywiście nie. Jest wiele różnych innych barier, ale energia atomowa jest tak droga, elektrownia atomowa jest tak droga, ponieważ koszty finansowe to jest 60%. Dlaczego? Bo nie wiadomo, ile będzie kosztowała ta energia, nie wiadomo, jakie jest to ryzyko w nas związane, nie wiadomo, jaki polityk kiedyś zabroni albo pozwoli ją użytkować. Czyli kończę tę tyradę z takim apelem, żeby myśleć globalnie, więc nie zakupywać się w swoim grajdole polskim, tylko wpływać na to, co będzie świat robił za te 20 czy w ciągu tych 20-30 lat. A nie odgradzać się od niego. Jesteśmy częścią tego świata i musimy też dołożyć swoją cegiełkę do myślenia o tym, jak sobie z tym poradzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze.